Szanowni Państwo, jak już Państwo usłyszeli, mamy dziś wielokrotny powód do świętowania i wielokrotny jubileusz, trochę embarras de richesse, bo i 10 lat Wydziału Prawa i 20 lat kierunków administracyjnych i po raz pierwszy gościmy zjazd dziekanów Wydziałów Prawa Publicznych Uczelni Polskich. I jako ktoś, kto ma otworzyć i przywitać wszystkich, jestem w straszliwym kłopocie, ponieważ klasyczne wylistowanie wszystkich, którym to przywitanie się należy, zajęłoby pewnie więcej czasu niż uroczystości. Stąd pozwolę sobie metodą procesualistów powitać in extenso. Witam zatem w pierwszym rzędzie naszych gości honorowych z panią premier Hanną Suchocką i panem profesorem Cieślakiem na czele. Witam władze Uniwersytetu stare, nowe i staronowe, to znaczy pana rektora Marka Masnyka, który w poprzedniej kadencji był prorektorem, i pana rektora Nicieje, który był rektorem czterokrotnie i któremu zawdzięczamy uniwersytet w takim kształcie, w jakim jest obecnie, a który obecnie przyjął nową i zaszczytną funkcję kustosza Wzgórza Akademickiego. Witam także, bo bez tego nie mogłoby się obejść, pana profesora Stanisława Leszka Stadniczeńkę, któremu zawdzięczamy ten wydział. Witam wszystkich przybyłych dziekanów Wydziałów Prawa na czele z panią dziekan Liszką z Uniwersytetu Łódzkiego, która pełni funkcję dziekana seniora, ponieważ to Łódź organizowała poprzedni zjazd i od której przejmujemy przewodnictwo. Witam przedstawicieli władzy publicznej, w tym pana wojewodę opolskiego, pana Adriana Czubaka, wicewojewodę, panią Violettę Parowską. Witam także przedstawicieli palestry, widzę nowego dziekana Izby Adwokackiej, pana mecenasa Jagielskiego. Witam także, jak państwo widzą, lista jest pomimo skrócenia długa. Witam także wszystkich naszych gości, pracowników, studentów, absolwentów, przyjaciół wydziału, wszystkim tym, dzięki którym istniejemy, możemy się rozwijać i dzięki którym wszyscy ci, którzy tu przyjechali, tak jak ja, przekonali się, że Opole jest naprawdę pięknym miejscem i to takim miejscem, z którym warto związać swój los. Dziękuję bardzo.